Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Kador, a to jest drugi odcinek z sentymentalnego powrotu do gry Farming Simulator 15. Dzisiaj chciałbym już pokazać, przypomnieć właściwie sobie, jak wyglądały niektóre prace polowe właśnie w 15. Mówię tutaj o orce, talerzowaniu oraz siewie, no bo zapowiadałem w pierwszym odcinku, który swoją drogą naprawdę, no kurczę, cieszy mnie pozytywny odzew pod tym odcinkiem, w sensie było sporo komentarzy pozytywnych, dużo wyświetleń, łapki w górę, więc widocznie sporo osób czekało na ten powrót 15 i chciał sobie przypomnieć, jak to kiedyś było. No i w tym pierwszym odcinku zapowiadałem, że będzie tak, jak to było w przypadku powrotów do starszych farmingów, czyli teraz zrobię serię takich różnych prac polowych w następnych odcinkach. Dzisiaj padło na takie podstawowe, po prostu prace siewne bym to tak nazwał. Więc tak, najpierw zacznę od orki i tutaj od razu mam ciągnik, który chyba był moim ulubionym ciągnikiem w Farmingu 15, czyli ten tutaj New Holland T8. Mamy go również w 19, ale w 15 no to był, marka New Holland była czymś nowym i kurczę, przyznam się wam, że to był naprawdę chyba mój ulubiony ciągnik w Farmingu 15, serio. Jak tak sobie przypomnę, to mi się wydaje, że chyba właśnie ten. Dobra, no to zaczynamy orkę. Nie ten klawisz, dobra, moment. Dobra, zakupiłem to pole, czyli to jest obok tego największego. Ale sporo pracowałem też na tym tutaj właśnie polu. Z tego co pamiętam, w serii pierwszej w 15. Było spoko. Pamiętam, że miałem taki problem, musiałem zawsze... Pracownik właściwie miał na tym polu problem. Musiałem tam parę drzew w tym lesie, co jest tam dalej. Musiałem wyciąć parę drzew, żeby pracownik był w stanie... zawracać, bo on miał kurczę z tym jednak problemy na tym polu i trzeba było coś takiego zrobić. Przypomniały mi się rzeczy, o których zapomniałem powiedzieć w tym pierwszym odcinku z mojego powrotu do 15, w sensie te takie największe różnice, które da się zauważyć względem nowszych farmingów. Pierwszą z tych rzeczy jest brak manualnego odpalania ciągników, czyli jak wychodzimy to gaśnie, jak wchodzimy no to się po prostu silnik zapala. No i to jest coś, co ja bardzo sobie... W sensie były mody manualnego odpalania. Chyba ja nigdy tych modów za bardzo nie ściągałem. Ale w 17 już mamy manualne odpalanie, w 19 też. Więc to jest jedna z tych fajniejszych rzeczy. Wiecie, w sumie jestem ciekaw, jaki procent graczy, którzy grają w... No dajmy taką 19, korzysta z manualnego odpalania. Ile osób po prostu tak ma, że... ma tak ustawione, bo tak preferuje, że wchodzi i po prostu wszystko się samo odpala, każdy jakiś pojazd, a ile osób robi to manualnie. Ja w 17, jak tylko dali taką możliwość, to zawsze już odpalam wszystko manualnie, zawsze sobie tę opcję muszę sobie zawsze włączyć w ustawieniach. No w 15 jeszcze tego nie mieliśmy, czy w 13, no ale były mody, ale oryginalnie tego nie było. Ja teraz zawsze już musiałem tak w 17 i tak muszę w 19 zawsze, no lubię odpalać po prostu manualnie. Różnica nie jest, wiecie, jakaś duża, ale ja tak lubię. No i druga rzecz, bo się trochę rozgadałem na temat tego manualnego odpalania, to brak wytłumionej kabiny. Właśnie, kurczę, tak o tym zapomniałem, a to jednak jest istotna, kurczę, słuchajcie, rzecz. W ogóle czekajcie, najpierw zobaczymy, o tak wyglądała tekstura orki w 15. Ona chyba dosyć podobna była do tej w 13, to potem w 15 ona się... Nie, czekajcie. Czy na odwrót? Nie, chyba ta była podobna trochę do tej w 13, w 15 to już to trochę wyglądało lepiej. W 17, co powiedziałem, w 15 czy 17? Nie. Chyba ta była podobna do 13, w 17 była jakaś tam chyba trochę inna ta tekstura, no z tego co pamiętam, lepsza niż ta tutaj. No teraz w 19 jest no jeszcze lepsza, niestety nadal nie mamy tej gleby, czy fizyki gleby, czy czegoś w tym stylu. No i tutaj bardzo fajna rzecz, czyli to co wspominałem w pierwszym odcinku, że w 15 się po raz pierwszy pojawiły animacje i tutaj to fajnie widać. No więc brak wytłumienia kabiny, tak, to jest coś, co bardzo mi, słuchajcie, przez wiele lat w farmingach no jakoś tak jednak przeszkadzało, serio. W 17 jak to dodali po raz pierwszy, to mnie to ucieszyło, bo wiecie, to trochę zmienia po prostu te takie uczucie grania, kiedy mamy kamerę z wnętrza. Tutaj, o, Jak jesteśmy, no z oczu po prostu kierowcy. To po prostu taki sam dźwięk, jaki tu mamy w 15 ciągnika, kiedy mamy kamerę na zewnątrz, i taki sam, kiedy zmienimy kamerę na kamerę w kabinie. No to ten dźwięk jest taki sam i mi to, słuchajcie, przeszkadzało, więc bardzo mnie to cieszy, że w 17 to zmienili. No i w 19 również jest to, już nie, wiecie, nie wyobrażam sobie, żeby teraz nowy Farming wyszedł i nie miał czegoś takiego, kurde. Wyobrażacie sobie coś takiego w takim ETS-ie 2? No nie, bo to jednak robi taki, zwiększa to, tą taką imersję, zwłaszcza, że w ETS-ie 2 na przykład to fajnie jest ta kabina zrobiona, wytłumiona. No w 19 też, ale czasami mam wrażenie, że ten efekt trochę mu brakuje do wytłumienia, bo co innego jest wytłumienie kabiny, a co innego po prostu takie, tak jakby, no wiecie, przyciszenie. Ten sam dźwięk, co z zewnątrz, tylko przyciszony. No jednak jest taki efekt wytłumienia, ale dobra, już nie będę w to teraz wchodzić. Chyba to wszystko, jeżeli chodzi o orkę. Oczywiście nie chciałem tutaj całego robić tutaj orki na całym polu. Nie, ja tylko chciałem sobie przypomnieć, jak te czynności tutaj wyglądały. Pamiętam, że z tym pługiem chyba czasami... To w 15 czy w 13? W 13. Nie, chyba też w 15 z tym pługiem czasami jakiś pracownik miał problemy, jeżeli korzystaliśmy z ciągnika przegubowego. Tak, coś takiego, kurczę, chyba było tutaj w 15. Dobra, no to teraz wsiadam do ciągnika JCB. To jest akurat ciągnik z dodatku JCB do 15, bo ta wersja 15, którą tutaj posiadam, to jest... No ta, z której nagrywałem, czyli mam oczywiście wszystkie dodatki i wszystkie mam zainstalowane. No i tutaj sobie jeszcze wziąłem jakąś talerzówę. Oj, ten ciągnik też lubiłem, słuchajcie, bardzo go lubiłem w 15, bo no, to był bardzo fajny ciągnik do transportu czegokolwiek. Kurczę, śmigał 71 km na godzinę. Mamy też JCB, on był też w 17, w 19 mamy ciągniki JCB, z tym, że są to dwa takie całkowicie nowe modele. Więc to nie jest to samo. No i dobra, jak wygląda tutaj tekstura po kultywacji? No tak średniawo bym powiedział. Ona wyglądała, słuchajcie, chyba z tego co pamiętam, lepiej na pewno niż w takiej 13. Potem w 17 pamiętam, że został ogólnie dodany taki efekt, że ma się wrażenie, jakby to było 3D. Z tym, że nie jest to 3D, ale ten efekt został dopiero dodany w 17. No tutaj z tego co patrzę, to... No nie, to jeszcze go chyba tak za bardzo nie było. Ale ten efekt został dodany w 17, jak się tak patrzy. Tutaj też czego nie było. Nadal nie ma, słuchajcie, jednej rzeczy, jak tak się zastanowię. A właśnie, to jest taki... Wiecie, żeby było coś takiego, że po orce na przykład gleba jest... No ta gleba, która jest pod spodem, na przykład byłaby bardziej wilgotna, czyli byłaby tuż po orce ciemniejsza, a z czasem by na przykład jakoś schła i robiła się jaśniejsza. Coś, wiecie, niby taki, kurczę, detal, jakby się zastanowić, ale fajne by to było w farmingu. A nigdy wcześniej jakoś nie za często o tym myślałem. Teraz jakoś mi wpadło do głowy, no nie mamy czegoś takiego, ale kto wie, może kiedyś. Może jeszcze farming w przyszłości będzie bardziej realistyczny, bo z każdą częścią tak jakby się stara być coraz bardziej realistyczny, z różnym skutkiem, ale kto wie, kto wie. Kurczę, serio, tak teraz się dziwnie gra, kiedy nie ma tego wytłumienia w tej kabinie. Naprawdę to robi sporą różnicę i nie mógłbym teraz się tej opcji pozbyć za Chiny. A właśnie, bo wiecie, dla mnie 15 i zapewne dla wielu z was to już jest produkt i gra dosyć stara, którą dawno temu już zostawiliście, tak jak ja. Z tym, że w komentarzach pod tym pierwszym odcinkiem zdarzały się takie, że jeszcze ktoś, kurczę, nadal w 15 podcina. No właśnie, no dla mnie, z mojej perspektywy jest to gra już stara. Ona wyszła w 2014 roku, ile dobrze pamiętam. Ja ją tak na dobre porzuciłem w 2016, bo się przesiadłem na 17. Więc dla mnie już jest jednak, no, stara ta 15 trochę. Bądź co bądź, i dawno w nią nie grałem. Ale są zapewne takie osoby, co jest... A raczej nie dziwi mnie to w ogóle, że nadal pocinają sobie w 15, i bo na przykład jeszcze nie grali w 17 czy w 19. No to słuchaj, to tym osobom tylko powiem jedno. Zobaczycie, jak to będzie się przesiąść po takiej na przykład 15 na 17. To jest dopiero spora różnica. Jakbyście sobie pominęli 17. To z takiej 15 na 17, kurczę, jak ja wcześniej powiedziałem, z 17 na 15, kurczę, jakoś dzisiaj już się mylę, po prostu chyba, albo mam takie wrażenie. Przesiąść się z 15 bezpośrednio na 19 to jest, kurczę, spora różnica. Pomijając 17, tak jak wcześniej wspomniałem. No to kurczę, różnica serio, całkiem spora. Sporą różnicę odczujecie. Graficzną w ogóle pod względem wszystkiego. A już z 13 to w ogóle, jeżeli ktoś jeszcze gra w 13, kurde, na pewno ktoś gra w 13, wiadomo, ale ciekawe ile osób jeszcze. Dobra, to ja już chyba tutaj za bardzo nie mam co robić, jeżeli chodzi o talerzowanie, bo trochę sobie potalerzowałem, czekajcie jeszcze tutaj. No nie chciałem tutaj robić tej orki, to tylko, bo to by długo zajęło. Tutaj poprawię tego mijaka, zaraz zatrudnię pracownika, żeby mi kontynuował talerzowanie i się zajmę sam siewem. No bo akurat, no już będę chciał tutaj coś posiać, bo kolejne odcinki to będą jakieś inne prace polowe, nie wiem, nawożenie czy coś. Więc, a jeszcze potem żniwa, no i jeszcze tam różne sporo innych tam czynności. Więc trzeba sobie, żeby robić żniwa w kolejnych odcinkach, to trzeba sobie coś teraz posiać oczywiście. Okej, no to nie ten ciągnik. O, ten case. To jest chyba ten case, co był w dodatku Titanium do 13, chyba tak, no. Ale my go nadal mamy w 19, no z tym, że model jest już jednak zmieniony. No nie powiem, że nie. Jak ja patrzę na ten, to ja... No, widzę takie tekstury z 13 czy coś. O, wystarczy tutaj spojrzeć. No nie, model jest definitywnie poprawiony. Dobra. No to co by tutaj sobie posiać? No niech będzie ta pszenica, niech będzie. I co do siewników? No właśnie, bo sobie luknijmy. Co my tu mamy? Ogólnie jak tak sobie popatrzyłem trochę jeszcze poza odcinkiem na ilość tych maszyn, nie? To wtedy jak się grało w 15, to się myślało, no jeszcze plus ja mam te dodatki, te maszyny z dodatków oficjalnych, no ale nawet podstawowe te maszyny, jak się, te ciągniki i to wszystko jak się grało w taką 15, ja sobie myślę, ale tu jest ciągników, ale tu jest wszystkiego, nie? A teraz jak ja na to patrzę, to sobie myślę, ja pierdzielę, jak tego mało, nie? Ale porównując do 19, no wiem, że to jest słaby pomysł, porównywanie tego, ale jednak jest to... Wtedy ja myślałem, że to jest dużo ciągników, a teraz to jest kurde mało, serio. No ale dobra, nie o ciągnikach chciałem gadać, o siewnikach. Gdzie jest ten siewnik? O, to mnie trochę w 15 wkurzało ten siewnik. Największy w grze siewnik ma tylko i wyłącznie 9 metrów. To słuchajcie, ja mam teraz taki siewnik w serii pierwszej w 19. I to jest, wiecie, taki jeszcze średniawy bym powiedział, bo jeszcze są o wiele większe siewniki. A tutaj największy miał, kurczę, 9 metrów, więc... No mało miał, serio. Naprawdę mało. Nie żeby to jakieś pola były też gigantyczne, ale no kurczę, to był mały siewnik, no w 17 już tam mieliśmy tego Amazonę bodajże, on miał chyba 15 metrów czy coś takiego, to był większy, a jeszcze jak doszły w 15 te maszyny z dodatku Big Bad, te siewniki, to już w ogóle, no i mamy je też teraz w 19, to wybór jest, jeżeli chodzi o siewniki, o wiele większy i są o wiele wydajniejsze dostępne, a swoją drogą tego nie mamy, 19 siewnika, nie pamiętam, że on był w 17 nawet. Chyba nie pamiętam serio teraz już. Nie, czy taki nie został podobny siewnik dodany w dodatku Horsch? Tym darmowym do 19? Kurczę, nie pamiętam serio jakoś. Tyle z tych maszyn, że mogą się czasami pomylić. No i tutaj też jeszcze w 15 nie było czegoś takiego, że w siewniku mieliśmy opcję nawożenia. W sensie, bo od 17 mieliśmy coś takiego i to bardzo fajna opcja była, że niektóre siewniki miały opcję jednoczesnego siewu oraz nawożenia. I serio to było naprawdę, to było strasznie wygodne, kurczę. I to mi się podobało w 17, oczywiście dalej mamy to w 19. No ale tutaj jeszcze czegoś takiego, no nie było po prostu. Więc ponownie, to jest rzecz, do której się już przyzwyczaiłem, więc jakby to Giants nam zabrał, to byłoby to trochę dziwne. No z tym, że tutaj to mieliśmy jeszcze coś takiego jak jednokrotne nawożenie. To okej, bo w 17 mieliśmy taką opcję, że mogliśmy mieć włączone jednokrotne nawożenie bądź trzykrotne. Teraz w 19 mamy zawsze chyba dwukrotne. No więc jest różnica. Jako iż tutaj było to jednokrotne, to jeszcze dało się to przeżyć. Ale to wymagałoby po prostu poświęcania większej ilości czasu na nawożenie w przyszłych farmingach, więc jeszcze tutaj w 15 to serio, ta opcja była tam. To jeszcze nie było tak źle. Ej, a co tutaj się w ogóle... Co tu za mijaki jakieś powstały? Ten cholerny pracownik coś znowu... A nie, czekajcie, czy ten siewnik... No właśnie, czy ten siewnik nie ma przypadkiem... A, dobra, to ja nie potrzebuję robić tego talerzowania. Ja zapomniałem, że ten siewnik ma też opcję... No siewu bez wcześniejszego spróchniania, no bo sam to robi. Tak, dobra, to ja nie ten pracownik niepotrzebnie tam jeździ. Ja zapomniałem kompletnie o tym. No, dobra, więc... Myślę, że to tyle, słuchajcie, w tym odcinku. Przypomniałem sobie, jak wyglądały te podstawowe prace polowe, a w następnych zobaczymy jakieś tam kolejne oczywiście, więc w tym materiale to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Cześć!